Witam. Piękny sobotni lipcowy wieczór. Ludzie spacerują nad brzegiem jeziora, małego jezioraku. Niedaleko tawerny. Piękne strony tutaj są, piękne miasta, zapraszam. Chciałbym zakończyć te rozważania wojenne optymistycznie, bo zło kończy się, ma swój kres, zwycięża dobro. Bóg jest dobry i zawsze zwycięży. Popiję. Wydawałoby się, że gdy ciemność nadeszła nad Polską, Hans Frank ogłosił się królem, swoją żonę też, pastwił się, wysyłał na śmierć mnóstwo ludzi. Popisywał się. Chciał być królem Polski, myślał, że tak będzie zawsze. Niestety optymistyczne jest to, że gdy nadszedł koniec wojny, uciekł tam w góry, gdzie tam ten Hitler miał swoją tą willę, tych domów to miał, myślał, że wiecznie będzie żył. No Amerykanie go zapali już potem, alianci, pod koniec wojny. Pobili go, leżał w szpitalu i na końcu go powiesili. Powiesili jak psa. I taki jest koniec zła. To nie jest tak, że Bóg zostawił nas samych. Hitler sobie potem strzelił w głowę. Pani Goebbels musiała otruć, zabić własne dzieci. Sześcioro, tam zdaje się, sześcioro dziewczynek małych musiała zabić. I taki koniec pyszałków. Taki koniec pyszałków. Pycha zgubi. To jest pycha, owszem, tak jak te chwasty, ale skończy się. I ktoś powie, gdzie był Pan Bóg? Gdzie jest Pan Bóg? Tak narzekali w czasie wojny. A może by nie pokazać na Pana Boga, tylko na siebie, czy może by stworzyć jakieś zabezpieczenia, żeby do wojny nie dochodziło. To, że SS-mani mieli problemy seksualne i trudne dzieciństwo, to już wiadomo. Każdy, kto się zagłębi w historię, to wie, każdy z nich miał trudne dzieciństwo i problemy seksualne. Hitler był bity przez pijaka ojca. Göring został trafiony w pachwinę w I wojnie światowej. W tym puczy zabrał udział. Tak? Nie, w puczu. W puczu został trafiony w pachwinę. Potem był impotentem. Musiał brać narkotyki. I tak dalej, i tak dalej. Coś było nie tak z nim. No zebrało się tę kupę takich popaprańców. No i zaczęli produkować broń. To może by stworzyć takie zabezpieczenia. Jak zaczęli produkować czołgi, wywiady przecież były, to czołgi nie po to produkowali, że do tego, żeby SS-mani sobie w skateparku jeździli czołgami, a samoloty nie po to produkowali, żeby po prostu sobie pokazy lotnicze robili. Armaty nie po to budowali, żeby sobie, nie wiem, strzelać w strzelnicy gdzieś, nie, do baloników, tylko to broń produkowali w jakimś zamiarze. I to nie broń, tylko narzędzia zbrodni. Bo wszyscy mówią, że to broń była. Broń to jest do obrony, a one do ataku. Także to wina nie zwalać na Pana Boga, tylko wina zabezpieczeń. Więc jakieś czubki się znajdą i zaczną produkować narzędzia zbrodni. Przecież były wywiady, wiedzieli o tym. Trzeba go po prostu aresztować. Policja przychodzi, aresztujemy Pana. Panie Adolfie. I nie byłoby wojny. Także to nie gdzie Pan Bóg był, tylko gdzie byli ci, którzy tak pilnują porządku. Na przykład teraz, gdybym na przykład przez pasy, no to wiadomo, przejechał przez pasy rowerem, no to bym był, załóżmy, może nie aresztowany, ale upomniany czy złapany i tak dalej, nie? Bo nie wolno po pasach, jak nie ma znaczenia, jeździ rowerem. A jeżeli on, Adolf, produkował broń, to już policja, nie w Niemczech, bo już oni byli zahipnotyzowani tym krzykaczem, natura germańska, ale już wywiad, na przykład Amerykanie czy z innych krajów, aha, produkuje samoloty, produkuje broń, aresztować. I wojny by nie było. Także nie zrzucać winy na Pana Boga, gdzie był Pan Bóg, tylko gdzie był wywiad. Nie, gdzie był Pan Bóg, tylko gdzie był wywiad. Może sobie tak powtórzymy. Nie, gdzie był Pan Bóg, tylko gdzie był wywiad. I dlaczego nie udaremił produkcję
może nie tyle broni, co narzędzi zbrodni. I optymistyczne to jest to, że wszyscy oni poginęli, tam niektórzy pouciekali za granicę jak szczury do Argentyny. I skończyło się ich panowanie, ta pycha. Polska jest, w Krakowie był napis w kościele, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Sprawdziło się to. Mamy kapliczki piękne i trzeba być czujnym, że jak jest zagrożenie, to reagować wcześniej. Nie jak jest pożar, tylko zrobić zabezpieczenia przed pożarem. Nie? Jakby się dziecko bawiło w lesie z zapałkami, to wtedy trzeba reagować, a nie jak już pół lasu spalone. Nie? Także to tak. Także optymistyczne jest to, że zostali albo powieszeni, albo rozstrzelani. Ten Gering cały to miał być powieszony. Po procesie, w którym będzie to przegryzł kapsułkę z Cjalkiem, to też już leżał ten cały Himmler od tej policji, taki straszny człowiek. Dziecko takie było niewinne, ładnie, w okularkach taki był synalek tego, nie? Ten, on był od kury, miał fermę kury, a potem fermy w obozach robił, nie? No, i to też przegryzł z Cjankiem truciznę, tak jak mówiłem. Wszyscy pokończyli nie, bardzo strasznie i gryzą już, jak to się mówi, obrócili się w proch, a w niebie ci męczennicy polscy, ten polski naród ukrzyżowany z dwóch stron jest święty. Polski naród jest święty. Dziękuję za wysłuchanie, bo tutaj trzeba będzie chyba ten parking opuścić. Życzę miłej niedzieli, anieli.